kula myśliwska zabija zawsze. No prawie zawsze. Bardzo rzadko się zdarza, że ranne zwierzę wyzdrowieje. Kula jest tak skonstruowana, że robi ogromne obrażenie. Ale uderzeniową dłonką. Także nawet jak zwierzę ujdzie gdzieś pogoni, to bez względu na to, gdzie kula trafiła, to jest skazane na śmierć. Niby dobrze. Ludzie, którzy są trafieni kulą myśliwską, ranieni albo śrutem nawet, to dobrze wiedzą, jak wielkimi zabiegami medycznymi, jak długą rehabilitacją dochodzi się do względnego zdrowia, całkowitego nikt. Takie przypadki postrzeleń są, no, powiedziałbym, na porządku dziennym. To się po prostu zdarza. Myśliwi są jedyną grupą społeczną, która ma prawo strzelania w otwartej przestrzeni naprawdę w dosyć dowolny sposób. I w związku z tym, no, giną też ludzie.